Siema, to już drugi film z cyklu wyrwany szot z kontekstu i do tego śmieszny tytuł, co daje śmieszną sytuację całkiem. Drugi film z cyklu tych filmów, także jak jeszcze nie widzieliście pierwszego, zobaczcie sobie, to dowiecie się też dokładnie o co chodzi, chociaż w sumie nie musicie, bo tutaj raczej, tak jak mówię, chodzi o wyrwaną rzecz z kontekstu, nawet. Także nawet nie musicie streamów oglądać, żeby wiedzieć o co chodzi, bo w dupę tu o nic nie chodzi. Na tym to polega. Także tak. Zostawiłem ostatecznie ten przerywnik z tym łysym Spartiatixem, także parę osób narzekało, ale chyba większości się podobało, także luj. Będzie. Chyba, że to zmienimy. Dosyć długo się to montuje, dlatego trochę czasu minęło do ostatniego filmu, ale postaram się więcej tego napieprzyć. Także wiesz o co chodzi. Ryjek, jak Voxdel, nie? 50 tysięcy, 5 tysięcy, luj, to maraton normalnie, co godzinę film wlatuje. Wiesz jak jest, ryjek? Tak. Wszystkie szoty ze streama, Twitch TV Spartiatix, to tyle, oglądaj se. Siema! Spartiatix do swojej starej. Puść mnie! Co ty? Smoczyco zapieprzona. Spartiatix do bezdomnego, kiedy ten puka do drzwi i prosi o kromkę chleba. Dobra, lu. Wypieprzaj stąd, Menelico! Nie, nie! No muszę cię zabić. Jesteś w dupę martwy. Ty w dupę. Gdy myślisz, że stary wrócił z wywiadówki. O kurde, to on? Nie, proszę. To nie on. To na szczęście w dupę nie on. Spartiatix prosi syna o powrót do domu, lecz ten nie chce. Jest! Dobra, dwie mamy już. Co ty robisz? Wracaj! Na chatę. Wracaj. Wracaj do domu! Trudno. F. F. Wjazd do dupy twojego starego. Witam! Arkwell rzuca się pod biurkiem z Spartiatixa. Nie było tu Ark. Kurde. Krzysztof, w dupę. Nie atencjonuj się. Nie było go. Sparta po pokonaniu starego na Fame MMA. Można iść grać w ligę ze spokojną głową teraz. Sparta pyta się Ketsi, co się stało z pieniędzmi od widzów. Gdzie mam siano? 16 tylko mamy? Ty, popieprzyło się coś. W Luisiana mieliśmy. A jest 16, coś się popsuło? Znowu lepszy niż OTP Yasuo Kid. Mistrzu, dobra. Katanka, katanka, teraz wyjdzie. A, znowu to. Frajerska chmuro. No, niestety ten mistrz jest gównem. Myślałem, żeby go zabić Zuzi, ale. Więc w dupę takim. Sparta potyka się o Arquella. Potknąłem się w dupę, przepraszam. Spartiatix symuluje walkę Xayo z Disem. Pierwsze uderzenie. O kurde, temu się nic nie stało, Pepsi. Zaraz, ja pie, koniec walki już. Chłopiec prawie martwy jest, zobacz co mu się stało. Dobra, następna, bo gruby, wiesz, gruby masą poleciał, to się nie liczy. Poczekaj, bo chudy umie ciosy różne. To był kop. Takiego mu kopa zapieprzył. Laka takiego. Wgniótł mu brzuch. Ale patrz co teraz gruby robi. Połamał nogi chudemu, żeby ten nie mógł już kopać. Ale tak się tylko wydaje. Bo ten chłop umie zrobić tak. Upada na ple, na bok. I wali takiego. Jezus, tak mu zapieprzył, że aż sam się wgniótł. Debil. No niestety, wydaje mi się.
Partia Tix o Adamie Małyszu. Gdzie skaczesz do mnie, brudasie? Gdy orgazm jest za silny. Boże! Ja rozniosę zaraz tę biurkę na... Zamachowiec z państwa islamskiego o nieudanym zamachu. Bomba nie zadziałała? Bombardowana szkoła. Nie na niej złościć, tylko trzeba im współczuć. Za moich czasów... Ty, ale o co generalnie chodziło w tym programie, jak wspominali o tych patoinfluencerach? Bo czemu ta typiara mówi, że za jej czasów nie zdać do następnej klasy to było coś, jak za jej czasów to w dupę była zbombardowana szkoła w Warszawie? Kończę tego streama. Głośniej się nie dało, Żydzie. Nie! Nie! Kurde! Powinien paść! Jop! Ketsy, weź odłącz internet, powiem, że mi coś się stało, że Orange czy coś i kończę tego streama. O przecież... Sparta relacje z Czarnobyla. A właśnie, ziemia se tu... Co tu się w dupę stało? Ty, drzewo nie w tą stronę wyrosło? Coś się... Popieprzyło kogoś? Sparta atak. Żyd dostał informację, że idzie po niego gestapo, 2WŚ koloryzowane. No w dupę wiedzą o mnie. Nie wiem skąd w sumie. Gdy idziesz sobie w nocy przez miasto i z krzaków wyskakuje twój stary. A! Puść mnie! Jezus Maria! Partia Tix bije córkę. Ty szmato. Dziabonie zapi... Ty pieprzaj stąd! Do termosu mi szmata prawie wleciała. No, co ja mówiłem? Słowa pracownika pewnego krematorium w Oświęcimiu jesień 1942 roku koloryzowane. Kurde, krótko się śmieć pali, frajer. Twój stary pijany wbija do pokoju. To już? To? Ta. Co to było? Dobra. Kiedy siedzisz u starego na flecie. Ha, huśtawka, Sparta do Disa. Dobra, nie ma teraz. OMŻEJ! Gdy twój stary pijany wjeżdża na imprezę. Elo, boss przyjechał. Ja pieprzę! Boże... Nie mogę! Gdy mama mówi ci, że jesteś adoptowany. Co? Gdyby nie biegły, to bym ich nie uderzył, tylda Spartalok. Czyli za pierwszym. Sorry, Ryjek. Ups. Głowa mnie przestanie boleć, jak złożę w ofierze parę osób. Myślicie, że tak działa to? Dialog V2. Kiedy Sparta nie zauważa, że stary wrócił do domu. Ten już mnie wali na łeb? Kiedy zobaczyłeś starą w filmach por podkreślenie no. Wiedźma. Ty, wyskakuje też wiedźma z bomb. Sparta odwiedza grób starego. Pamiętam o tobie, śmieciu. Sparta na przepustce z psychiatryka.
To co, dziewczyny? Ogórek! Spartia Tix do niewidomego starego POG. Wyłączam to. 9 zadań. POG, POG. Widzisz to? Śmieciu. Spartia Tix pierwszy raz w afrykańskiej wiosce. Ja pierwszy, co to jest? Spartia Tix o elektrycznym dildo. Ale my nie mamy kabla, żeby go włączyć, Ketsy, bo trzeba mieć taki rozgałęźnik. Także go nie włączysz. Spartia Tix o swoich fetyszach, stopień w stopień. Do tego piekła. Tylko chcę te krowy rozmnożyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy spotkały z starego, który wrócił po 15 latach. Co to jest?! To jakiś mobek? Co to w dupę? Kiedy stary wraca do domu. Dobra, szybko, zabarykadujmy go, żeby nie uciekł. Stój, stój! Dis! Norbert! Sparta opowiada o tym, jak zasypia. Z mięskiem do spania. I dzidą w ręku. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.